Polskie radio, radio Orzysz. Polskie Radio Orzysz. Witam was o poranku 12 grudnia 2020 roku. Są dzisiaj z nam, ze mną w studiu bardzo przystojni goście w bardzo pięknych ludowych strojach. E, witam serdecznie pana Macieja Karpuka. Dzień dobry. I witam Jakuba Bukowskiego. Dzień dobry. Panowie przyjechali do nas z Ełku, e, a te stroje kryją e, pod sobą e, takie muzyczne konotacje w kierunku cymbałów wileńskich. E, za chwilkę państwo dowiecie się troszeczkę więcej. Może zaczniemy od e, takiego wstępu, iż ta rozmowa i koncert, który zarejestrujemy za chwilkę tuż po tej rozmowie, e, w, odbędą się w obrębie 16 spotkań folklorystycznych, jako że rok jest wyjątkowo paskudny i nie możemy tych spotkań przeprowadzić normalnie, przeprowadzimy je Online przeprowadzamy je w takiej formie. I Państwo, którzy, którzy goszczą u nas, wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że są prawie co roku na wszystkich spotkaniach folklorystycznych I ja sobie tutaj wynotowałam króciutko, chociaż może nie da się zbyt krótko, ponieważ od roku 2016 kapela 3/4, w której gra Jakub Bukowski i w której grają inni jego koledzy, którzy są tam na zapleczu w innym pomieszczeniu, e, pierwsze miejsce w roku 2016, pierwsze miejsce w roku 2017 i Trzecie miejsce, nie, też pierwsze miejsce w roku 2018 jako kapela. Oprócz tego, tutaj mamy takie kategorie soliści, seniorzy, gdzie pan Jakub Karpuk drugie miejsce, trzecie miejsce wyróżnienie zajmuje, a także ka kategoria juniorzy, w której to właśnie Piotr, Piotr Karpuk, Jakub Bukowski istnieją praktycznie co roku na podium. Widać, Iż jest to Wasza pasja, że, iż jest to Wasze życie. E, Jakubie, może od Ciebie zacznę? E, jak długo grasz na cymbałach wileńskich? E, zacząłem, jak miałem 8 lat, bodajże, czy 9, tak? Więc to już jest też 8 lat właściwie pół mojego życia. Ponad... I gdzie zaczynałeś? E, przez znajomości mojej mamy zaczynałem w domu, na takich prywatnych próbach. Mhm. Ale e, kto Ciebie uczył, mama? Jakub Karpuk. Jakub Karpuk, no właśnie. Syn pana Macieja, który jest z nami. Tak. Brat mojego kolegi z kapeli, starszy ode mnie, 8 mhm. lat. A powiedz, a dlaczego akurat cymbały? Było to takie przypadkowe, tak, mhm. że zetknąłem się z tym instrumentem, ale nie żałuję tego i nie uważam, że teraz jest to dla mnie jakieś takie przypadkowe czy że nie miało to żadnego jakiegoś wpływu istotnego na mnie. Czyli te cymbały cię oczarowały, ciebie, one ciebie znalazły w jakiś sposób i opanowały. Bo tak sobie myślę, że nie jest to zbyt młodzieżowy instrument. E, tak jak młodzież garnie się do gitary, do perkusji, tak, jeżeli chodzi o cymbały wileńskie, to jest bardzo niszowy, bardzo taka perełka. Tak, to jest też, może nie powód, y, też powód dumy, myślę. Mm -hmm. Nie wstydzę się tego, tylko jestem z tego. E, Też nie lubię się tym chwalić, ale uważam, że to jest coś, coś wyjątkowego po prostu. Jestem z tego, ja jestem z tego dumna osobiście. To pięknie. Jakubie, skoro w Orzeszu e, praktycznie co roku stajesz na podium, to wyobrażam sobie, że w innych konkursach również bierzesz udział. E, tak, oprócz e, Orzesza takim corocznym e, miejscem, do którego się udajemy, jest Węgorzewo. E, w sierpniu e, na Festiwal Folkloru. Yy, też w ostatnich sześciu latach byłem trzy razy w Kazimierzu. Yy, w Rzeszowie też jesteśmy. Yy, Jezioranach, baranów Sandomierskich. I wszędzie takie sukcesy? Zdarzają się. W każdym z tych miejsc chyba mamy sukces? Pierwsze miejsce. To <noise> no właśnie. To jest fenomen. A powiedz mi, czy ty przekazujesz swoją wiedzę dalej? Yy... Swojej umiejętności? Osobiście nie mam ucznia. Ja nie mam ucznia. Tak. Ale robiłeś to już wcześniej. Yy, tak, yy, mhm. uczestniczyłem kiedyś. Yy, byliśmy na Litwie, yy, byliśmy ze stowarzyszeniem nasz Zacheusz, z którym kieruje pan Maciej. Yy, byliśmy na Litwie, byliśmy w miejscowości pod Giżyckiem. Yy, Pieck. Pieckach, w Pieckach byliśmy. Ale w górach byliśmy też. Też byliśmy tak kiedyś w górach, gdzie mogłem ja uczyć też inne, inną młodzież, inne dzieci, gry na bałach Czy już takie pierwsze pedagogiczne doświadczenie masz? Tak. No ale jesteś bardzo młodym człowiekiem, siedemnastoletnim, także jeszcze wszystko przed tobą. I właśnie, tu się nam wszystko zawsze. Od, od której strony by mnie podpytała, to wszystko jakoś tak łączy się i wszystko wraca do pana Macieja Karpuka. Ale ja, ja przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo tutaj jak z tego, co Jakub mówił, to tu nie chodzi o, tylko o fascynację cymbałami. Tutaj na, na to zagadnienie trzeba szerzej spojrzeć, ponieważ tą sprężyną, która jakby uruchomiła ten proces u Jakuba, to jest jego mama, która interesowała się w ogóle kulturą Wileńszczyzny. Sama pochodzi z Grodna. Grodzieńszczyzna, Wileńszczyzna, znaczy rodzina jej pochodzi z Grodna. Więc u niej te fascynacje tą kulturą wschodu były, były duże i w jaki sposób przekazywała to swoim dzieciom, i myślę, że y, cymbały wielejskie dla, dla, dla Pani Bukowskiej, a ja mówię tak za nią może troszeczkę, za jego mamę. Pozdrawiamy żeby... Panią Bukowską bardzo tak. serdecznie z tego miejsca. Myślę, myślę, że to dla niej był sposób, żeby jakby przekazać to dziedzictwo swoich przodków. A Pani Bukowska też gra, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. Towarzyszy synowi, jakby najpierw Super. go zaganiała do gry na cymbałach, a później ostatecznie y, rodzice sfinansowali instrument, który jest dosyć drogi. Na którym gra teraz Jakub, z czego się bardzo cieszymy, że w momencie, kiedy muzyk kupuje sobie instrument, to znaczy, że ten muzyk jest na tyle dojrzały, żeby go mieć dla siebie, prawda? Bo też wypożyczamy instrumenty w ramach, w ramach tych projektów, które żeśmy do tej pory robili. Także tutaj duży wpływ rodziny i tej wrażliwości rodzinnej, żeby przekaza przekazywać to nasze dziedzictwo. Które, no, dzięki, kto, dzięki któremu jesteśmy Polakami. Bo ja bym powiedział w ten sposób, że dzisiaj, yy, że tak powiem, przekazywanie dziedzictwa to jest jakby przekazywanie niepodległości. Bo, bo dzięki czemu my stajemy się Polakami? Dzięki temu, że yy, no, mamy swoje dziedzictwo. Yy, McDonaldy nie pochodzą z Polski, prawda? to jest dziedzictwo amerykańskie. Tym się zachwycamy, ale to nie jest nasze. Natomiast nasze. Nasze są polonezy, na przykład nasze są Kujawiaki, Krakowiaki, Polki i tak dalej, oberki, które, które, które my gramy, tańczymy. Ja sobie zdaję sprawę, że u nas jest, jest, pewne, jest pewne napięcie, żeby to dziedzictwo przekazywać. Ja powiem tak: byłem w Kanadzie, byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem w, na Białorusi. Celowo zostawiam te dwa państwa między sobą, ponieważ zauważyłem jedną rzecz, że kulturę i dziedzictwo narodowe tam te, w tych ośrodkach polonijnych, czy na Białorusi, czy w Polsce, jeżeli to jest, że tak powiem, przekazywane, to jest zachowany język i kultura polska. W momencie, kiedy to dziedzictwo jest nieprzekazywane, Polacy tracą język. Tracą kulturę. Tak się dzieje w Kanadzie, tak się dzieje na Białorusi. Hmm. Że, że, że jeżeli po prostu nie przekazuje się pokoleniu y, dziedzictwa, oni tracą język po prostu. I rozumiem, że jest to też pana misja. Tak, tak. No ja, w związku że pan z pan przekazuje tą piękną postawę tak. tej właśnie młodzieży? I tu jest, właśnie, tu jest jakby odpowiedź na to pytanie, które wcześniej pani mi zadała, że ja nie gram, a dlaczego się tym zajmuję? Nie? Po hmm. prostu ja mam dzieci. Ja chcę, żeby moje dzieci miały przekazane dziedzictwo, żeby oni wiedzieli, co znaczy być Polakiem. Na przykład moje, na, na, nasi cymbaliści, wcześniej jak myśmy jeździli na przykład 10 lat temu, jeździliśmy na przeglądy, to oni się wstydzili prze, przebierać się w stroje ludowe, a teraz dzisiaj jesteśmy w strojach ludowych. To jest wielkie osiągnięcie. Tak, no ale to, co powiedział Jakub. Jakub jest no, dumny z tego. Tak. Jest zaszczycony tym, że, że może tak, I że może dzielić swoją pasję, swoje zdolności z innymi, że to dodatkowo jeszcze jakby rozwija tą naszą kulturę, te nasze korzenie. Mm. Panie Macieju, jest Pan prezesem Stowarzyszenia Zacheusz. I Stowarzyszenie Zacheusz zajmuje się cymbalistami, czy szerzej mógłby Pan coś więcej powiedzieć na temat działalności Waszego stowarzyszenia? No, jako stowarzyszenie zajmujemy się młodzieżą generalnie. To jest jakby tak główne takie pole działania naszego. To jest młodzież, która jest zdolna, która nie zawsze ma możliwości. Ale muzycznie się zajmujecie, tak? No, Czy też innego typu to są działania? Prowadziliśmy różne działania, bo myśmy też prowadzili działania wspierające rodziny. Robiliśmy taki duży projekt Akademia Rodziny, gdzie, gdzie wspieraliśmy rodziny. To taki był pionierski projekt w naszym regionie. W jaki sposób wspieraliście? Robiliśmy projekty rodzinie, mhm. gdzie próbowaliśmy jakby aktywizować rodziny, rodziny w tej rzeczywistości, w której się rodziny znajdują, a szczególnie rodziny, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wchodziliśmy jako instruktorzy do rodziny. To, to nie jest takie łatwe wejść do rodziny. No i y, taka rodzina miała takiego, przez dwa lata miała takiego y, asystenta. No teraz sąście, jeszcze mm -hmm. wtedy asystentów nie było. Myśmy robili coś takiego pionierskiego, co później teraz wchodzi, i, że tak powiem, ogólnie do, y, do tych tak zwanej pomocy społecznej. Mm -hmm. Tego nie było jeszcze wcześniej. Myśmy robili ten projekt tak pioniersko. I, i no. no ja byłem bardzo zadowolony z tego projektu, bo mogłem widzieć, y, to działaliśmy jeszcze przed tym etapem, gdzie tego 500, plus, prawda? Gdzie te rodziny były, że tak powiem, no, wiele rodzin. Pozostawione no, sobie tak, poniekąd? Tak. To robiliśmy, ale jeszcze inne, inne rzeczy, takie teatralne, żeśmy to, co my mówiliśmy o tym świętym Mikołaju, żeśmy robili w ramach, y, robiliśmy takie muzykale. Z którymi wyjeżdżaliśmy za granicę, bo byliśmy na Białorusi, na Litwie byliśmy w ten sposób, żeśmy nawiązali kontakty z, na, na przykład z Polakami na Litwie i zaczęliśmy od Mikołaja z, pa, z paczkami, z prezentami, z mizykalem przyjeżdżaliśmy, a później zaczęliśmy taką wymianę muzyczną. W związku z tym, że nam się jeden projekt zamknął, to co mówiłem o tym Mikołaju, więc, więc po prostu poszliśmy w tą, w ten, w tą działalność muzyczną. Ja się trochę ucieszyłem, że mi ten projekt zamknięto, jeżeli chodzi o tego Mikołaja, bo ja dużo czasu działałem na zewnątrz. A poprzez, poprzez te projekty muzyczne bardziej mogłem się swoimi dziećmi zajmować, więc po prostu y, moje dzieci zaczęły y, uczestniczyć w tych kapelach muzycznych. Animował pan, po prostu rodzinę w międzyczasie. Tak, tak. tak. A już już miałem narzędzia w postaci stowarzyszenia i mm -hmm. kontakty, więc po prostu wykorzystywałem to do tego, żeby właśnie robić projekty na Litwie. Na przykład przez cztery lata uczyliśmy dzieci na Wileńszczyźnie, grać na cymbałach wileńskich były takie mieliśmy takie wzruszające sceny kiedy przychodzi do nas taki chłopak nazwisko Kowalewski takim akcentem fajnym mówił mówi mój dziadek to miał kiedyś takie cymbałki nie? ale już gdzieś sprzed gdzieś zginęły prawda nie? także u nich ten przekaz nie został yy, dokonany ponieważ Polacy na Litwie jak, jakby tego nie czują, do dzisiaj tego nie czują, że to należy wskrzeszać. U nich jest inna tradycja, inaczej się jakby dba o tą kulturę. Znaczy tam na Litwie bardziej się gra, dba o kulturę litewską po prostu, naturalnie. to jest naturalne, nie? Więc po prostu te środowiska polonijne jakby tego nie, nie, nie robią, nie? Mhm. Więc myśmy wspierali ich. No ale właśnie, nawet jak będą, dzieci państwo, drodzy słuchacze, próbowali poszukać informacji na temat cymbałów wileńskich, to pojawia się wszędzie w internecie Ełk, Straduny, Nowa Wieś Ełcka. Wy jesteście taką enklawą, jesteście taką oazą na mapie Polski, jeżeli chodzi tak. o te cymbały wileńskie. Jest to powód do dumy, jest to niesamowite, ale też myślę, że to jest ogromna misja, tak? Bo jeżeli wy tego teraz, zresztą ja widzę, że pan to robi fenomenalnie, że pan świetnie jakby czuje ten klimat i rozprzestrzenia te informacje, ale... Jest to odpowiedzialność teraz, która na was ciąży, żeby to nie umarło, żeby Jakub, żeby Piotr, żeby inni tutaj przystojni młodzianie, którzy są y, również z nami, rozszerzali to dalej. No mamy dziewięciu cymbalistów, tak z czego jesteśmy dumni. To, to, to jest taka nowa informacja, bo ja nawet nie wiedziałem, że dziewięciu. Ostatnio Przemek mi powiedział, że ma takich młodych i zdolnych. Dzisiaj mi opowiadał o jednym chłopaku, który y, zaczyna grać. Ale, że w Ełku dziewięciu? Tak, tak, tak. tak. No tak. ale dobrze, jak to przełożymy teraz na, na całą Polskę, no to to jest kropla w morzu. To znaczy, to nie, nie zupełnie kropla w morzu, bo na przykład dzisiaj odbywa się konkurs w Rzeszowie i mm -hmm. w kategorii do 15 roku życia mam, je, występuje dwóch cymbalistów y, na palecie ogólnopolskiej, dwóch cymbalistów, z czego tych dwóch to jest Zełku właśnie, bo y, Rzeszowszczyzna nie dała żadnego cymbalisty. Ja rozumiem. No, tak, to... ja rozumiem pana. Oczywiście, że no. tak. No właśnie się podpinam pod to, że to jest super, że w Ełku są, jakby w Ełku jest 100%, ale co o całej reszcie Polski? Ta piękna tradycja się po prostu tutaj nie zdusi? W tym miejscu nie, bo to... jest pan Maciej mm. i jest Jakub, którzy będą to, prawda, puszczać dalej. No tak. <grym> tak mam nadzieję. Mam nadzieję, że Jakub za dwa, za, za, za dwa lata, tak, wyjedziesz do, yy, nie mm. wiem, do Warszawy na studia czy gdzieś i pojedziesz z tym bałami, nie? Do Warszawy się wybierasz? Opowiedz o swoich planach ogólnie i o planach związanych z cymbałami. Moich planach yy, ogólnych? Tak. tak Na razie tak myślę, skończyć liceum i wybrać się gdzieś na studia prawnicze. Tak Ach, myślę. prawnicze. czyli taki... nie, nie mam pojęcia jeszcze, gdzie do końca. No jest mnóstwo fajnych ośrodków uniwersyteckich. Ale mhm. na pewno. A jeżeli chodzi o muzykę tą twoją ludową którą masz w sercu? Myślę, że będzie to spontaniczne raczej. Czyli nie, nie robisz planów, tak. jak większość młodych ludzi. Co będzie, to będzie, to się okaże. Tak. Ale Jakub już bywa na koncertach, na konkursach i on wie, że na przykład w, w grudniu jest Rzeszów, mhm. że w sierpniu jest Węgorzewo. Mhm. Że Macie kalendarz stworzony. Że w lipcu jest orzysz na przykład, nie? A tak. <gry> tak że... No ja mam nadzieję, panie Macieju, że w, w tym roku, w 2021 będzie, nasze orzyskie spotkania odbędą się normalnie, nie w taki sposób. Aczkolwiek powiem wam, że widzę duże profity, bo spotykaliśmy się nieraz na orzyskich spotkaniach folklorystycznych, ale dopiero teraz mam okazję z wami dłużej porozmawiać, spojrzeć wam w oczy, po prostu poznać was głębiej. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja chciałem powiedzieć tutaj w tym miejscu, chcia... jakieś zakłócenia ma z, mm -hmm. mamy. Troszeczkę słyszymy szury-bury. Proszę kontynuować, panie Maćku. To znaczy chciałem tutaj w tym miejscu y, pogratulować y, y, tym wszystkim, którzy jakby zawiadują kul kulturą tutaj w Orzyszu, bo ja y, od lat obserwuję to, co się dzieje w Orzyszu i y, jak myśmy zaczynali z moimi dziećmi, ja zaczynałem na początku z chyba z trójką moich dzieci. Myśmy jeździli na taki przegląd do Rydzewa, mhm. i on się odbywał, i ten te Rydzewo, jakoś ten, te, ten projekt rydzewski umarł. Ja nie, nie wiem dlaczego tak się stało, ale to był bardzo poważny przegląd taki porównywalny do Orzysza, nie? I ten, ten, ten Orzysz, ten, ten, ten rydzeł, myśmy bardzo cierpieli z tego powodu, że jakby straciliśmy jedno miejsce, ale w tym, później po tym zaraz zaczęło wtedy, wtedy, wtedy zaczęło ten Orzysz wyrastać i to, co ja obserwuję, że te że to organizacje, to przede wszystkim dbanie o to dziedzictwo narodowe, bo ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj jest niewielu pedagogów, niewielu muzyków, którzy w ogóle rozumieją, co to jest muzyka ludowa. Ba, ja, ja, ja nie chcę nikomu ubliżać, nie? ale na przykład na studiach y, y, Akademii Chopina w, w Warszawie, nie uczy się muzyki ludowej. Taki przeciętny y, magister, y, który, który skończył muzykę, ludu, y, muzykę ma, ma magistra muzyki. On po prostu, jeżeli nie zetknął się z muzyką ludowo, to on nie wie, co to jest muzyka ludowa. Ja to, ja, ja to, to doświadczenie przeżyłem, ponieważ z takimi muzykami rozmawiałem, oni mi to mówili, mi to potwierdzali, to nie ja wymyśliłem. Mhm. I, no i właśnie, jeżeli znajduje się taki podmiot, jak Orzysz, który po prostu po pierwsze, po pierwsze, wie, co to jest muzyka ludowa, po, po drugie, promuje, to jest to wielka rzecz. Tak. Chociaż chociaż niestety niestety, niszowa. Ja ubolewam nad tym, że w szkole, że, bo jestem pedagogiem, w ogóle jestem od 30 lat yy, nauczycielem. Ja ubolewam nad tym, że polskie dziecko, yy, polski młody człowiek nie umie zatanczyć kujawiaka, nie umie zatanczyć oberka, nie umie zatanczyć. Yy, no, poloneza to akurat. Jeszcze jakoś pójdzie poloneza. Tak, bo to się kojarzy chyba z alkoholem, prawda, no. z. z yy, yy, no. Z soplicą, z, z, z czym jeszcze? A, jeszcze jest Adam z, pan, z panem Tadeuszem. To wszystko z alkoholem się, to się kojarzy. Jakby, jakby to jest moim zdaniem bardzo zły przekaz. Yy, natomiast yy, u nas nie, nie wdraża się w, w tańce ludowe, w muzykę ludową. Nie ma tych, muzyki ludowej nie ma na palecie, nie, nie ma tego w radiu, w telewizji. Nie ma tego. Powiem, ja, powiem w tej chwili, ja nie chcę tutaj być uszczepliwie wobec władzy, nie? Obecnej. Ale, ale po, jeżeli jedziemy do Kazimierza i ogólnopolski przegląd muzyki ludowej, gdzie przyjeżdżają najwybitniejsi, to są wybitni ludzie ci wszyscy, którzy zajmują się muzyką ludową. Naprawdę. Tutaj każdy z tych, muzyku, z tych młodych ludzi to jest naprawdę, to, to jest w ogóle historia. A jeżeli ktoś dostaje na przykład Oskara Kolberg'a, albo na przykład dostaje Basztę w Kazimierzu, to są wielcy ludzie. Naprawdę, y, to są ludzie, y, którzy jakby to dziedzictwo przenoszą latami. Y, y, lat, tak na przykład to Rzeszanki, tutaj też y, y, chciałbym, chciałbym pogratulować tego, 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 tego że, że dbacie właśnie o, to, to, o nich, nie? Że te kobiety y, no, robią wielką rzecz, bo oni jakby to, to, to dziedzictwo utrzymują, nie? Jeżeli na, tego y, na palecie ogólnopolskiej nie przyjeżdża telewizja ogólnopolska, jakby tego nie transmituje. Nie, nie pokazuje tego, y, co, co się dzieje w, w Kazimierzu nad Wisłą w czerwcu. No, no to tak. nie wiem, no to... Promujemy. Jest radio, jest jakaś relacja radiowa i to wszystko. Mhm. Program drugi, tak. Ja też nie, nie chcę mówić złych rzeczy o programach tych radiowych, ale to też tak jest robione, że... No. Ale panie Macieju, ma pan rację, że jeżeli chodzi o tą muzykę ludową... To w odbiorze, to się wszystko po prostu dzieje w odbiorze, trzeba się z tym zetknąć, trzeba poświęcić temu troszeczkę uwagi i więcej czasu. Ja do niej dorastałam też przez jakiś czas, nie od razu ją pokochałam, ale w ogóle mi się ludowszczyzna z takim aż doświadczeniem transowym troszkę kojarzy. To jest, jak słucham pani Orzeszanki, jak śpiewają, one wchodzą w taki... W taki no, 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 no po prostu trans to jest dobre słowo i jak obserwuję też innych muzyków, którzy właśnie grają na instrumentach takich typowo ludowych, te dudy, to wszystko, to są takie po prostu magiczne rzeczy, magiczne i tego trzeba doświadczyć, trzeba poświęcić temu troszeczkę czas, hmm. takiej cierpliwości temu dać, bo nie wszystko jest tak spektakularne i piękne, przecież biały śpiew, czy on jest atrakcyjny? Nie do końca. Natomiast, gdy się go słucha dłużej, dopiero dostrzega się pani Apolonia Nowak na przykład, prawda? Jaka to jest magia, jak, jaka to jest jakość za tym wszystkim stojąca. Także dziękuję, Pani Maćku, za te słowa w imieniu tutaj naszego całego samorządu, który jakby pomaga nam to wspierać i w imieniu pracowników naszego domu kultury. No. Fajnie. Ja, ja też bardzo. gratuluję tej, 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 tej inicjatywie. No, no i widzimy się oczywiście co roku, prawda? Tak. A, panie Maćku, jeszcze mam takie pytanie. Pan prowadzi Akademię Młodego Muzykanta. Znaczy, to nie ja, to nie, jest moja, to nie jest moja firma. Nie jest pana. My działamy na takiej zasadzie, że jestem prezesem Stowarzyszenia Zacheusz, który wspiera działalność Akademii Małego. Znaczy, po prostu jakby wspomagamy się nawzajem. Nie? Bo na początku była tylko z, y, 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 no, Stowarzyszenie Zacheusz. Natomiast Aha. dzisiaj jest firma, która mhm. y, dzięki której, że tak powiem, Nasza działalność ma ręce i nogi, nie? Rozumiem. Bo teraz tak, Panie Maćku, dążę do tego, żeby zdiagnozować to, ma, ma Pan dziewięciu cymbalistów wspaniałych, i teraz w jaki sposób odbywa się ta transmisja dalej? W jaki sposób wy uczycie, zarażacie? Jak to się dzieje? Jak ktoś, na przykład taki jak ja, albo moje dziecko, które chciałoby się na przykład nauczyć, albo zobaczyć, spróbować tego instrumentu, jak to można zrobić, z kim się skontaktować? Może, może to jak po powiedz co? Myślę, że najszybciej teraz to skontaktować się z Przemkiem Stępkowskim, który jest też moim e, mistrzem? instruktorem, tak, mistrzem. I mm -hmm. mm, który prowadzi tych najnowszych cymbalistów e, też przy ośrodku w Stradunach chyba tak i w, i w, w łączności z nami. Czyli Stradunie. jakieś projekty właśnie mają teraz, na ferie, słyszałem, że na ferie zimowe mają e, ruszyć. O, to jest jakby informacje, które dzisiaj uzyskałem od Przemka, że, że bo w tej chwili ze względu na COVID to domy kultury są zamknięte. Tak. Więc, więc my w związku z tym, że no musimy z czegoś żyć, to więc po prostu Przemek bierze jednego instrumentalistę, jego ćwiczy. Nie? Także, także akademia w ten sensie działa. Czyli co, możemy no. przekierować na ośrodek kultury w Stradunach? Znaczy może, może na tą akademię mojego muzykanta, bo ona jest rozpoznawalna i ma stronę internetową i Facebooka, i to konkretnie z Przemysła wstępkowski. nie? Przemysła wstępkowski. No ewentualnie którym... ze mną można kontaktować się, nie. Mhm. A kto pani Macie dba o detale, o te stroje wasze, o stan instrumentów, żeby on był y, właściwy? To znaczy, tak, na początku było tak, że ja dbałem o wszystko, a w tej chwili po prostu, na przykład, jeżeli y, robimy instrument, bo instrument zamawiamy u lutnika, więc po prostu y, to jest całe, y, siada cała grupa, która dyskutuje nad tym instrumentem, jak on ma, jaki on ma być, nie? I, ale głównie decyduje o tym przem przemysł następkowski, bo on chce na przykład mieć, żeby ten instrument miał określoną ilość pasm, żeby miał y, y, poza tym, jeżeli zwiększamy ilość pasm, to y, gabaryty się wtedy instrumentu zmi zmieniają. A poza tym instrument chcemy, żeby on był wierny, jakby był jakby wierny tej tradycji wileńskiej. Także to, to jest cała masa, że tak powiem, no, Jak najbardziej źródłowy, żeby był, tak, jak tak, najmniej tak. modyfikacji. Tak, tak. Także I, tutaj i trzeba. gdzie jeździcie do lutnika? Gdzieś w, szukacie daleko w Polsce? W Kożuchowie, tak. Y, to jest y, nie, w Wieleniogórskim. To jest regionie. pan, który się specjalizuje w... Tak, tak. Zresztą jego ojciec cymbał. pochodził z Wilna i y, grał na cymbał. Znaczy, nie, nie, przepraszam, nie grał był y, stroicielem cymbału, y, tych y, y, no, organów kościelnych. Aha. Jego ojciec. I on też jest stroicielem organów, ale dodatkowo wykonuje cymbały z takiego sentymentu. Na początku y, robił, to, zrobił to dla siebie, a później okazało się, że, że są chętni, że. że, że Odbierają ludzie. Także myśmy już zrobili trochę od, u niego, co ma, robi, robi to dobrze. Także. Mhm. Robicie tam zlecenia. I ty, cema... Jakub też masz od pana, tego tak. pana Artura Jechimowicza. Panie Arturze, pozdrawiamy pana ciepło. No Będziemy musieli przekazać mu też tę informację, że, że Rzucicie promujemy. link jego. do filmu i pan Artur usłyszy, że promujemy jego ośrodek, że jest świetnym lutnikiem, świetnym specjalistą tak. w tej dziedzinie. I Jednym z niewielu pewnie. Tak? Zresztą pan, pan Jakimowicz robi cymbały również dla Stradun, dla Nowej Wsi. Mm -hmm. y bo jeszcze jest ta tradycja rzeszowska cymbałów. Tam oni mają swoich lutników, mają swoją tradycję i te cymbały robią trochę inaczej. Ach. Bo chcę powiedzieć taką rzecz, y którą przeciętny Polak nie wie. Bo na przykład jak jest pan Tadeusz y film y Andrzeja Wajdy, i tam y Jankiel gra na cymbałach. Mhm. I te cymbały, które są w filmie, to są cymbały rzeszowskie, A nie, czym wileńskie, one... nie wileńskie. A czym one się różnią te rzeszowskie od wileńskich? No my wiemy czym. Aha, no to powiedzcie, podzielcie się wiedzą. No troszeczkę, troszeczkę. Ty umiesz, jak jak umiałbyś rozróżnić? Mm, nie jestem w stanie powiedzieć też. No wiecie, to tak młody symbolista jeszcze nie jest w stanie. Natomiast trochę inny kształt ma, mają i trochę inaczej się po prostu je stroi. Inaczej, in, in, inne kołki są. Kołki na przykład stroi się na takiej zasadzie, że się naciąga kołek i się go wbija młotkiem. U nas, a u nas się nie wbija młotkiem, tylko się wkręca, bo jest gwint. Także no, to w pewnie jest... ważne tak. detale. Tak, to, no taka, że... A poza tym też jest jakby inny strój, bo yy, w muzyce ludowej jest coś takiego, że każdy cymbalista sam sobie s, yy, ustalał strój. I to nie było na przykład... Yy, dzisiaj my jesteśmy w związku z tym, że jest ta muzyka elektroniczna, to jest tak zwany strój chromatyczny, na przykład tak, tak jak jest na fortepianie, na pianinie. Natomiast cymbalista nie, nie stroił według... Yy, chro... no, to nie był strój chromatyczny, tylko taki, jaki mu był wygodniejszy. Fenomenalny. Bo, bo on po prostu jakby, i, każdy y, instrumentalista używał ok, odpowiednich strun i tak sobie stroił, żeby, żeby te, stroje, te, te struny były nastrojone. Jak najwygodniej mu tak, było. Tak, 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 tak to robi. Y, y, cymbały to jest hordofon, czyli instrument strunowy nadal, tak jak tak. gitara, tylko nie no. szarpany, a perkusyjny taki uder, uderzany właśnie, tak, tak. perkusyjny. I to, to urządzenie, którym się gra na nim, to się jak nazywa? Znaczy, to pałeczki są, czy jak to Po prostu pałeczki, tak. Szanowni słuchacze, podziękujemy pod naszą rozmową. Koncert będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają cymbały, jak wygląda grający na nich Jakub Bukowski. Ja jeszcze tylko podziękuję również na, na antenie panu Maciejowi za. Pokażę słuchaczom. Dostaliśmy płytki w prezencie. I tutaj jest dość ważna postać dla, dla naszych cymbalistów wileńskich. O, naszych symbolistów ełckich, przepraszam, kto to jest? To jest pan Wacław Kłakowski. Właśnie y, tak pani mówi o tym fenomenie, bo to rzeczywiście to, co my robimy, to jest pewien fenomen, bo to się pewne rzeczy, rzeczy same dzieją. Y, I my nie mamy na to wpływu. Na przykład, y, pan Wacław Kłakowski był zwykłym rolnikiem, mieszkał w Stradunach, y, zajmował się, że tak powiem, no, zbożem y, na żniwa, prawda, wykopkami i tak dalej. Ale przed wojną był cymbalistą wileńskim, zagrał na 37 weselach. I tego, tego nie mógł kontynuować w stradunach, ponieważ zajmował się czym innym. Ale w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, w nim objawiła się pewna pasja taka pedagogiczna. Bo na początku, że tak powiem, on ratował się tymi cymbałami, także tak jak po Mickiewiczowsku można powiedzieć, wracał do lat dzieciństwa, Aha. ponieważ umarła mu żona i on no, cierpiał bardzo. Nie? I Ten powrót do lat dzieciństwa często to jest taka, że tak powiem, to jest takie lekarstwo dla nas. Nie? I on jakby zastosował taką dla siebie terapię powracając do tych lat dzieciństwa, kiedy on grał na tych cymbałach, kiedy on grał na weselach. A zagrał ich 37 przed wojną. Więc, mhm. więc po prostu najpierw sam zaczął grać, a później się objawił taki talent pedagogiczny i on wykształcił około 30 cymbalistów. I więc, żył, żył w stradonach. Tak, 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 zmarł dwa lata temu w wieku 94 lat. Byliśmy o, na jego pogrzebie i tutaj właśnie ta, 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 ta y, płyta msza święta zacheusza była wykorzystana na pogrzebie pana Wacława Kołakowskiego. Zagraliśmy mu na pogrzebie. Cudowny pomnik. Tak. tak. Dobrze. Dobrze. A Jakub, a Jakub na po, pogrzeb odbywał się 29 grudnia, a było tak ciepło, że Jakub mógł stanąć przy trumnie pana Wacława i zagrać y, Polonez Ogińskiego w pożegnaniu ojczyzny. Ojej. Szciarki nie przeszły. To Jakubie znałeś osobiście pana Kołako Kołakowskiego, prawda? Kiedyś go spotkałem, ale mhm. nie. Nie muzykowaliście nie, razem. Nie. Czyli to jest taka bardzo kluczowa postać dla tej straduńskiej społeczności, jeżeli chodzi bo o. i bo pan w Wacław Kołakowski umarł w Ełku I w ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz, że y, on był moim sąsiadem w Stradunach, bo ja jestem straduniakiem. Natomiast kiedy przeprowadziłem, ja, ja mieszkałem w Ełku, na osiedlu Konieczki, to on też był moim sąsiadem. Ale <noise> <noise> z Was splatał cały czas. Tak, tak, tak. No, ja jestem, no nie bez powodu. Fantastyczny człowiek. Ja miałem okazję poznać tych ludzi, którzy zajmują się tą kulturą ludową. Wielu, wielu, nie tylko pana Wacława. To są ludzie, którzy na, na mnie robili fantastyczne wrażenie. Wielcy ludzie po prostu. Wielcy ludzie, którzy mieli na bardzo taki, na bardzo taki y, określony kręgosłup etyczny. Y, pamiętam rozmowę z panem Wacławem przy piwie w Kazimierzu, kiedy y, coś za dużo powiedziałem młodzieży, on mnie zjechał po prostu. Powiedział mi, co myśli o, o tym, co ja zrobiłem, nie? Bo taki bardzo szczery. Y, no ale fantastyczny, bo służył nam, na przykład z nami nakręcił film, żeśmy mu nie zapłacili pieniędzy, bo żeśmy nic nie mieli, on się zgodził na to, że, że po prostu robił rzeczy bezinteresowne. Też służył tym, co... co, co i temu naszemu środowisku po prostu. Kiedyś się na mnie obraził, że go nie zaprosiłem do... Bo taki festyn robiliśmy pod kościołem i ja jego... Powiedziałem, że go zaproszę, a go nie zaprosiłem. Się na mnie obraził. Powiedział mi. Też mnie zjechał z tego powodu, bo on chciał w tej społeczności zagrać, pokazać się, że on... No, no. że nadal jest aktywny. Tak, tak, tak. Artystycznie. No chłopaki, no bardzo fajnie się z wami rozmawiam. Bardzo mi miło, że przyjęliście to moje zaproszenie. Podziwiam Waszą pracę. Wszyscy podziwiemy. Mam nadzieję, że po tej rozmowie więcej osób zainteresuje się cymbałami wileńskimi i waszą działalnością. A być może ktoś zechce nauczyć się gry, skieruje się do was. Także my jako Polena Kultury możemy chętnie pośredniczyć, także zgłaszajcie się również do nas. Ja będę do pana Macieja przerzucała takie chętne osoby, które chcą kultywować tą piękną tradycję. Tak. Mamy Moim... na przykład cymbalistę w Warszawie, który jest studentem, może uczyć kogoś w Warszawie na przykład. Nie? O właśnie. Szanowni Państwo, moim gościem był Pan Maciej Karpuk i Jakub Bokowski. Serdecznie dziękujemy. 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 Polskie radio Orzesz.